Kamilo, wystąpiłaś dzisiaj jako taki świetny wirtuoz właśnie muzyczny. Pięknie zagrałaś nam na skrzypcach. Chciałam zapytać właśnie, co to były za utwory? Jako pierwszy utwór zagrałam Moniuszko rozrywkowo. Jest to mój utwór autorski, oparty na tematach Stanisława Moniuszki, bajki oraz prząśniczki. A drugi utwór to była Tokata i Fuga d-moll Bacha, czyli klasyka, ale jednak w rozrywce, w sposób przystępny, taki właśnie, żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie. Nawet ten, który nie do końca rozumie klasykę. Jasne, czyli klasykę zagrałaś tak nam na nowo. A chciałam zapytać właśnie, jak wyglądała twoja praca w czasach pandemii? Czy były jakieś online występy, czy niestety wszystko było przełożone w czasie? No właśnie w pandemii mieliśmy bardzo trudny czas, ponieważ no zostaliśmy wszyscy niestety pozamykani jako pierwsi i w sumie jako ostatni wróciliśmy do normalnego świata. No sprawa wyglądała w ten sposób, że po prostu no ja na szczęście jeszcze jestem nauczycielką, można powiedzieć, więc jako tako nie odczułam tego tak bardzo, ponieważ cały czas prowadziłam lekcje online z moimi uczniami, czasami można było się spotkać, a jeśli chodzi o występy, grałam w Pałacu w Chrzęsnem koncert online. Był to naprawdę, było to niesamowite doświadczenie. Taki koncert pierwszy pewnie bez publiczności. Tak, tak. Więc to było tak na zasadzie bardziej kręcenia klipów niż koncertu, ale powiem szczerze, to fantastycznie wyszło. Okazało się, że bardzo dużo odsłon miałam. No i z Pałacem Chrzęstem będziemy nadal współpracować. No właśnie, chciałam zapytać, gdzie możemy obejrzeć na przykład online twoje występy? Czy masz jakiś swój kanał na YouTube? Tak, mam cały kanał na YouTubie. Można wpisać Kamila Malik Skrzypce i na pewno się już cały mój kanał wyświetla. Natomiast przy okazji serdecznie chciałam zaprosić na koncert w Pruszkowie. Dnia 24 lipca o godzinie 21 będę miała wyjście na scenę, gdzie już z zespołem będę grała cały mój repertuar wirtuoz rozrywkowo. To na pewno wybierzemy się na ten koncert. A czy szykują się jeszcze jakieś inne koncerty właśnie w tej trasie letniej, oprócz tego w Pruszkowie? No, czy jeszcze w tej chwili jakby wiele jest zapytań i jako tako, że tak powiem, konkretny koncert... Wszystko jest ustalane. Tak, natomiast grywam też koncerty klasyczne, to w orkiestrze, to w jakichś zespołach, również nagrania, więc wszystko powoli po pandemii wraca do biegu, można powiedzieć. Rozumiem. I na pewno w twoich social mediach gdzieś można wszystko śledzić, gdzie, kiedy można ciebie obejrzeć. Tak, właśnie mój menedżer Olaf nad wszystkim czuwa i jestem mu za to bardzo wdzięczna. Jasne. Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Pięknie się słuchało. Dziękuję serdecznie.